Znajdujemy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnnej. Jest to międzynarodowy konkurs Mieszkam w Beskidach. W tym roku mamy takie szczęście, że obchodzimy 20. edycję konkursu. Jest bardzo popularny, a może dlatego, że zainteresowanie żywiecczyzną, Małym Beskidem, naszą ojczyzną jest bardzo duże. Wśród dorosłych, jak tak samo dzieci. Popularność konkursowi przyniosło to, że do nas może przysłać pracę każdy. Mamy najmłodszą laureatkę, która ma 3,5 roczku i starszych uczestników, którzy mają już dużo po 50. Taką ciekawostką w konkursie jest to, że od 2 lat przyznajemy nagrodę Grand Prix. Ta nagroda jest ufundowana przez Kasę Stefczyka, za co jesteśmy bardzo serdecznie wdzięczni kasom, bo możemy docenić najlepszych laureatów naszego konkursu. Kasa Stefczyka bardzo chętnie wspiera różne tutaj imprezy organizowane na naszym terenie. W konkursie Mieszkam w Beskidach bierzemy udział w roli sponsora po raz drugi, ponieważ jest to konkurs organizowany między innymi dla dzieci z naszej okolicy, ale również on ma bardzo szerokie spektrum działania, bo obejmuje również Czechy, Słowację, Ukrainę. No i przede wszystkim to są dzieci naszych członków. Także to są nasze dzieci, dla których chętnie dzielimy się tym, co możemy. Kasa Stefczyka jest pięknym sponsorem, bogatym sponsorem tego konkursu od kilku lat. I trzeba im podziękować za pamięć i za działalność na żywiecczyźnie. W tym roku nadeszło gdzieś około 8,5 tysiąca prac. Jury miało bardzo, bardzo dużo pracy, tak samo jak pracownicy, żeby rozdzielić jednak na te kategorie, bo jest to różnorodność kategorii. Każdy, kto potrafi coś robić, od prozy, poezji, fotografii, przestrzennej figury, rysunku, może do nas przysłać pracę i przysyła. Młode pokolenie czuje się góralami, czuje się żywczakami. To jest ich mała ojczyzna. Należy ich uczyć tradycji, kultywowania tej tradycji. I uważam, że dzieci bardzo chętnie biorą udział w konkursach. Cieszy mnie, że tyle nagród mogą otrzymać. Nawet pudełko czekoladek jest dla nich takie twórcze, że chce się im na przyszły rok też brać udział. Oni lubią zwyciężać. Te prace to jest bardzo szeroka tematyka. To są przede wszystkim krajobrazy, to jest przede wszystkim tutaj piękne góry i te wszystkie widoki, które mamy. Bardzo dużo jest prac o charakterystyce sakralnej. Bardzo tutaj dużo jest na tym terenie kościółków, jakichś kapliczek. Bardzo dużo i dzieci, i osób dorosłych przejawia to w swoich pracach. Do tego dochodzi bibułka, do tego dochodzą jakieś takie zagrody wiejskie, czyli jednak ta Beskidy kojarzą się ze spokojem. Otrzymaliśmy od pana dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej, od pana Mieczysława Krzaka, dyplom, podziękowanie dla naszego oddziału za wsparcie, za pomoc, no i za nagrody, które ufundowaliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję.